Ucz się, dziecko, ucz, bo nauka to potęgi klucz. No, albo można powiedzieć, czytaj, dziecko, czytaj. Poczytanie to nauki klucz. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, troszeczkę bardziej wesoło, naukowo, edukacyjnie. Jest taka sprawa, e-booki, czyli książki elektroniczne. Ludzie uwielbiają czytać w swoich laptopach, notebookach, telefonach, mają najróżniejsze Kindle, nie Kindle, czytniki, nie czytniki. No i w Ameryce jest taka sytuacja, że w bibliotekach można wypożyczać te książki. W Ameryce jest 9 tysięcy bibliotek, czyli powiedzmy tam na 300 milionów ludzi, 300 z kawałkiem, no to jest jedna biblioteka na 30 parę tysięcy. No jest to dużo i niedużo. 200 bibliotek można powiedzieć na stan. No to można powiedzieć, że jest dużo. No i te biblioteki dają, wypożyczają te książki za darmo. No podatnicy w każdym mieście płacą podatki, płacą mniej więcej 1,5% rocznie, to są te tak zwane podatki katastralne, czyli jak dom kosztuje powiedzmy 500 000, no to 1% to jest 5 000, 1,5% to jest 7,5 tysiąca, no i to jest właśnie tak mniej więcej od 1 do 1,5%, także ludzie płacą od 5 do 7 tysięcy rocznie tych podatków katastralnych, które idą na policję, idą na szkoły, idą na straż pożarną, idą na zbieranie śmieci, idą na drogi lokalne, no i idą na te biblioteki. Także te biblioteki niby są za darmo, no ale nie są za darmo, no bo podatnik to płaci. No ale jeżeli ktoś płaci te podatki i idzie do tej biblioteki, no to woli kupić, powiedzmy, tą książkę, wypożyczyć sobie tą książkę na 2 tygodnie, tak nominalnie, niż kupować za 12 czy 10 dolarów prywatnie, żeby przeczytać. Także te biblioteki dają to za darmo. No biblioteka też nie dostaje tego za darmo, tylko kupuje tam za 30, 50, 70 dolarów. Na różne są ceny. No ale teraz zaczynają się te firmy, które publikują te wszystkie książki elektroniczne, zaczynają się denerwować. Firma taka Macmillan, no to oni zaczęli robić limity na te elektroniczne książki. Od 1 listopada będzie tak, że już nie będą mogli kupować książek do wypożyczenia, no bo teraz no to kupowali parę książek i to właśnie w tym okresie, powiedzmy, kiedy książka wychodziła. I kiedy książka wychodziła, no to jest największy czas, kiedy wszyscy kupowali. Także jak biblioteka kupiła, no to dużo ludzi nie kupowało i dlatego ta firma wydawnicza Macmillan 45% w zasadzie ich czytelników, no to są to czytelnicy z bibliotek. Także tam już tego kasy nie będzie. Także będą się starali ograniczać tylko do jednej kopii w ciągu tych 8 pierwszych tygodni. No a później biblioteki będą mogły kupić, ile tam będą uważały, że chcą kupić, no to kupią. No wiadomo, że te zapotrzebowanie jest właśnie podniecenie tym wydaniem, tą nowością i tak dalej. No i oni, i Macmillan doszedł do wniosku, że w zasadzie, jeżeli biblioteki będą miały mniej, no to ludzie się będą denerwowali i mówią, już wydamy te 10 czy 12 dolarów na nasze prywatne, na swoje prywatne kopie, zamiast czekać na bibliotekę. No jest to dobre, bo w zasadzie co to spowodowało? No bo kiedyś to trzeba było iść do tej biblioteki i tam wpisywać i regulować to i ustawiać i prosić i tak dalej. A teraz to wszystkie te aplikacje są takie
po prostu błyskawiczny, wklikuje się, wpisuje, no i to wszystko błyskawicznie wchodzi i wychodzi. Także, że postęp technologiczny spowodował to, że troszeczkę, no wszyscy są zaskoczeni, no ale jeżeli coś jest za darmoche, no to wiadomo, że ludzie będą brali za darmoche, zamiast płacić $12 i zbierać te książki. No i właśnie Macmillan wysłał informację do wszystkich tych swoich autorów, którzy piszą, którzy u nich publikują, że taka sprawa będzie robiona, że będzie zmiana ze względu na te różne inne sytuacje ekonomiczne czy technologiczne. Sporo ludzi zaczęło ich krytykować. Firma taka Rakuten, no to oni są dystrybutorami najróżniejszych tam wydawnictw, no to oni właśnie krytykowali Macmillana, że mówią, no biblioteki są po to, żeby zachęcić ludzi do czytania. Jeżeli ludzie przychodzą i czytają, no to później ludzie biorą i kupują. No ale wygląda na to, że Macmillan doszedł do wniosku, że ci, którzy czytają w bibliotekach, no to nie kupują książek, tylko zawsze czytają w bibliotekach i nie zamierzają wydawać. Także to jest, że w zasadzie ci ludzie, którzy nie są skłonni do wydawania, są zmuszani, żeby wydawać. Inne kompanie, inne firmy wydawnicze postąpiły mniej więcej podobnie ostatnio. Lagardère, taki Hachette Book Group, no to przestali sprzedawać książki na warunkach nieustannych. Co to znaczyło? To znaczyło, że po prostu kompania, biblioteka kupiła książkę za $60, no i już miała tą książkę do wypożyczania przez 50 czy 50 lat, po prostu na całe życie. Czyli takie perpetual, czyli tak jak jest perpetuum mobile, czyli nieustanny ruch, no to właśnie ten perpetual umowa była taka. No i teraz będzie jest to zmienione. Zrobią to tak, że będzie na każdą książkę będzie odnawialna co 2 lata. Będzie odnawialna co 2 lata i Penguin to jest, on należy w 70% do Niemców, do Bertelsmann kompanii, 65% należy. No i oni właśnie też powiedzieli, że obniżą ceny dla tych bibliotek, ale wszystko będzie takie mierzone, będzie po prostu dwuletnie, 2 lata umowa do wynajęć. Te książki, tak jak wspominałem, no to nie są drogie dla bibliotek, $65, no to jednak tych parę czytań jednak jest. CBS, no to Simon & Schuster, oni wydają, też mają, też podnoszą ceny tych swoich elektronicznych książek, no tyle tylko, że zmieniają kontrakty z roku na 2 lata. No i ich ceny to są mniej więcej od 40 do $50. Też jest sporo. Macmillan, oni publikują 1200 nowych książek każdego roku. No i tak jak wszyscy publikują, powiedzmy, te książki, no to te wszystkie miękkie okładki to są wydawane na końcu, no bo to są dużo tańsze, a te z twardymi okładkami, takimi eleganckimi, dużymi, na półkę, do regału, no to są zawsze droższe, no bo tam jest większy zysk. No i wchodzi jeszcze zysk z tych wydawnictw elektronicznych. No ale też podobnie jak z kinami z Hollywood, tak? Film idzie najpierw do kina, z kina trafia na DVD, z DVD później trafia na telewizję na żądanie, czyli na te płatne, później na płatną telewizję, no i później na różne na subskrypcje, tak? I później wchodzi tam na jakieś kanały. Macmillan zdecydował, że w zasadzie będzie teraz już za $60 sprzedawał te prawa do książki na 2 lata albo 52 wypożyczenia. No bo to 52 tygodnie po 52 razy
wypożyczeń po 2 tygodnie to jest właśnie 2 lata. A jeszcze jedną kopię będą sprzedawali za $30 na, powiedzmy, takie nieustanne, na nieustanne używanie. No tak, także jedna z tych spraw za darmo, te właśnie biblioteki, no nie są za darmo. Druga rzecz, która w Ameryce też jest bardzo często za darmo, czyli za podatki, no to są korty tenisowe. Korty tenisowe właśnie przy szkołach są budowane, przy szkołach średnich, czyli tam high school, 9 do 12 roku, wydają podatki właśnie w tym celu. No i jest to przyjemne. Ten podatek katastralny, wiadomo, na co idzie. Podatek katastralny też jakoś tam reguluje ceny domów, no bo jeżeli ktoś ma dom, no to w zasadzie musi płacić podatki od wartości rynkowej i nie może tego trzymać, no bo zawsze jest opodatkowany. Nie ma przetrzymywania, powiedzmy, nieruchomości w celu zarobienia. Po prostu trzeba płacić podatki, trzeba płacić też, jeżeli ma się pożyczkę, to pożyczkę do banku, także to też kosztuje, także musi być ruch w interesie. Biblioteki za darmo są, książki za darmo są. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, nacisnąć można dzwoneczek, dzyń, dzyń, codziennie powiadomienia o filmikach. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie sugestie, polecajcie, gdzie się da, na Facebooku, na Wykopach. No wszystkie moje filmiki teraz ostatnio, zobaczymy, jak ten będzie. To jest też między innymi próba sprawdzenia, czy mój kanał jest automatycznie monetyzowany, czy nie. Mam nadzieję, że nie będzie żółtych dolarków pokazywane, że jest niebezpieczny. Zdrowia!